Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Na Marginesie. Dzisiaj przedstawimy, znaczy ja wam przedstawię grę Dragon's Prophet. Gra jeszcze jest chyba w tym momencie w otwartej becie. Ona jest chyba otwarta, tak. Można się po prostu zarejestrować, ściągnąć sobie grę za darmo, zarejestrować się za darmo i w nią pograć. Ona jest przewidziana, wydanie jej przewidziane jest chyba w tym momencie na wrzesień tego roku, więc już jakoś za miesiąc. Oczywiście MMO, RPG, świat fantazy. Tutaj jak widzicie sobie stworzyłem jedną postać, żeby sprawdzić co i jak, ale stworzymy sobie zaraz nową postać. Zobaczymy jakie tam mamy opcje, jakie tam mamy klasy i tak dalej. Oczywiście na wstępie też mówię, że gra jest darmowa. Niestety po angielsku to jakieś mogą być oczywiście bariery dla kogoś, bariery językowe, ale jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, gra mu się spodoba z tego materiału, to macie w opisie link do rejestracji, jest to reflink, więc jeżeli ktoś chce mnie wspomóc, to można się z niego zarejestrować. Dobra, weźmy sobie nową postać. I cały opis tutaj mamy po angielsku, ale myślę, że nie będę go czytał, bo ja w czytaniu, znaczy w wymowie jestem słaby, co prawda bym to zrozumiał, ale nie chcę tutaj kogoś, nie chcę komuś tutaj ranić uszu, jeżeli ktoś naprawdę jest dobry z angielskiego. Mamy cztery klasy postaci, jak widzicie. Mamy strażnika, mamy rangera, czyli kogoś na daleki dystans. Oracle to jest coś w stylu sorcerera chyba. A nie, tutaj jest sorcerer. Przepraszam, tu jest sorcerer. A tutaj mamy orakla. Dobra, ostatnio chyba, bo puściłem wam Iona wcześniej, grałem rangerem, znaczy stworzyłem sobie postać rangera. To może teraz weźmy sobie nie orakla, a weźmy sobie sorcerera, czyli tak jak ja to zazwyczaj gram. I weźmy sobie oczywiście kobietę. Ten, kto mnie ogląda, ten wie dlaczego kobietę, bo kobietami po prostu lubię bardziej grać. Customize, można sobie tutaj skustomizować postać. Nie wiem, czy w tym momencie pokaże mi, że ta nazwa jest możliwe niedostępna. Aha, tutaj można sobie bezpośrednio zmieniać to. Dobra. Mamy różne wyglądy i to wam mówiłem też niedawno, chyba w Ionie, że to są wyglądy opcjonalne, które mogą być w trakcie gry. Gdzieś tam po drodze. A nasza postać w całej okazałości prawie wygląda właśnie tak. Ja sobie tutaj jakoś nie będę upiększał może tej kobietki mojej. Co mamy tutaj? A nie, to nic, dobra. I call, hair call. Ach, jasne. Na bank będę kurna tej upiększał. Wszystko ma chyba jak najbardziej ok. No, powiem wam, że bardzo ok. Uda ma takie, no dobra, mniejsza, bo jeszcze niektóre kobiety się ten nerwują. Jakąś tam twarz ma, kurde, dziwną. Czy ja mogę wybrać inną twarz? Ears, no ma, nie chcę się w to bawić. O, head, właśnie. Ale forehead, nie, a czy nie ma jakichś takich skustomizowanych? O, face and hair. Możemy jej tutaj zmienić tak, o. Face'a możemy jej zmienić. Czy mamy jakąś taką ładną, śliczną panienkę? Słabo z jej twarzami. Chociaż to nie jest. Zaraz coś znajdę. Ta nie jest głupia. Dobra. Uuu, fuj. Lubię kobiety z krótkimi włosami, ale bez. No nie, no bez Janka. Ta też nie jest zła. Te takie totalnie RPGowe. Ta z kokiem. No, oczywiście bez skojarzeń. Ta ma niezłe te włosy, ale chyba te byłyby trochę lepsze. Też kto mnie ogląda, ten wie, że ja też raczej gustuję, znaczy gustuję, no po prostu podobają mi się kobiety w krótkich włosach. Czasami niektórym to pasuje, niektórym nie. O, może tak. Nie, tu masz jakąś taką dziwną głowę. A ta niech będzie. Finalizę. Ha, tak też myślałem, że ta nazwa jest w użyciu. Oj, proszę bardzo. I proszę bardzo. A dlaczego? A, dobra, mniejsza. Cyk. Włącz się. Proszę, enter the game. Dziękuję. Teraz będzie trochę loadingu.
Mam nadzieję, że później będziecie mieć jakiś wstępniak, w sensie intro. Bo było jak za pierwszym razem grałem, mam nadzieję, że teraz też się pojawi. Bo może ono coś wam tutaj... Would you like to try start the tutorial? Myślę, że tak, weźmiemy sobie tutorial, co? Żeby wam pokazać, jak to właśnie wszystko wygląda. I powinno właśnie teraz być między innymi intro, które coś tam wyjaśni. Bo jaka rzecz, która wyróżnia tą... Albo dobra, może powiem wam później. Descendants of the Eternal Dragons. Flowing with the blood of their ancestors, they share an immortal bond with all dragonkind. Adventurous warriors, the Dragon Riders traversed the world. Everywhere they went, they became known for their accomplishments. But even in this beautiful world, darkness lurks. To keep Oratia safe, the Osyra forged an army, and they called it Skyhammer. Listen up, men! Drop your weapons immediately! Gather in front of the captain, quickly! Move it! Move it, hurry up! Come on, let's go! Quit the small talk and fall into rank. Line up here. Lieutenant, please approach. Tak, tak, dobrze, wiecie, ja jestem lieutenant. Lieutenant, przepraszam. Gra nas poinstruuje, że... Poruszamy się wsadem, tak, poruszamy się wsadem. Today marks the start of our combat training. This is our training target. Pay attention to our lieutenant's demonstration. Ja mam tym młodym coś zaprezentować. The left and the right mouse button can be used to initiate default attacks skills. Wow! Ej, jeszcze nie zdążyłem. Sam chciałbym sprawdzić, jak Sorcerer Kurna tutaj ma questy. O, ja cię, panie. Jak to jeszcze wytrzymało? Thank you, Lieutenant. Well done. We Osyra are born with an innate ability to communicate with all other creatures that are of dragon descent, and even ally with them, but from the looks of it, none of you can handle a dragonkin properly right now. The Lieutenant will demonstrate proper technique. Lieutenant, if you'll do the honors. Nie chciałbym tutaj przerywać tego treningu i wcinać się, ale żebym ja nie zapomniał o trzech rzeczach. Przypomnijcie mi. Alt F1 to summon some dragon. O, właśnie, to jest jedna z rzeczy, o której chciałem wam powiedzieć. Można ujeżdżać smoki. Czajcie to. Mamy mounta, kurna, smoka. Ciup. To jest hit. Remember. No two dragonkin are alike. It's beneficial to find one that best suits you. I'll let you in on a little secret. Resting behind me is a legendary dragon called His Noble Deeds are too numerous to count. Alongside Sabosha, he had many victories. After being severely wounded, though, he returned. He is diminished, but his fury's unmatched. We ensure his peaceful recovery here. Now then, on with the training. Visk! Is he under attack? Take the cadets back! Tell headquarters! Lieutenant, let's go find out what's going on! Move! Visk is in trouble! None may pass without permission! Who are you? Our cover is blown! Kill them all! Disguised marauders? Prepare to die! No i co? It's been a while since I've seen...
No i teraz wam mogę pokazać, jak się rozprawia z bandziorami. Tutaj nie mamy jakiegoś takiego stricte... jakby to powiedzieć, namierzania celu. Tutaj po prostu obracamy się w danym kierunku i nasza postać już targetuje jakiś tam cel, który widzi bezpośrednio przed sobą. Tak przynajmniej to zauważyłem. Dobra, co mamy pod E? Wow, nieźle. Ale powiem wam, że wziąłem tego Rangera, to troszeczkę lepiej chyba sobie dawał radę. No ale dobra, gdzie ty jesteś? A, mana się kończy, kurde. Nie ma to tamto. A bo ja w tym momencie jestem level 45. Dobra, daliśmy radę. Czy kogoś jeszcze muszę tutaj powybijać? A, tamtych. Dobra, pod jedynką, dwójką i trójką też mamy jakieś skille. O, mana nam się w miarę szybko... Siul dupie! Kurna, jak to wszystko teraz odpalić, to jest dopiero hit. Crippled dragon to good use. He'll be devoured. Witness the true might of a black dragon. Captain, they have us surrounded. There's no way out. I'll cover you. Get back to headquarters and warn the others. Tata, a ja ci muszę pomóc w tym, tak? No dobra. Niech ci będzie. Gin, bijacz. Dobra, jedynka, dwójka i trójeczka. Kurde, nie mam na trójkę. Dobra, oddal tą kamerę. Nie, jeszcze nie skończyłem. Później nie będę miał 45. Później nie będę miał takich dobrych skilli. Fajna kobitka, zawsze musi być ta zła. Ta mi trochę przypomina tą ze StarCrafta. No i goodbye. Jaki akcent! Dobra, teraz tak. Select Beginner Village. Hunak, Siberia. I'm surrounded by mountain chains. A tutaj mamy z kolei wulkanu. Forests. Hunak. Niech będzie. No i zapomniałem o tych trzech rzeczach, o których miałem wam powiedzieć. Fuck. A, nie. Kurde, jednak zapomniałem. Ale brzydal. Następny brzydal też. Surprised you didn't see that one coming. You're in bad shape, but that's no excuse for an Osiris. Grab your weapon and help defeat these marauders. Ej, dopiero co, kurde, się ocknąłem. Jak wyglądam? Makijaż ok, włosy spoko. Dobra.
I teraz zobaczcie, jak wygląda ten system walki. Podświetla nam się dana postać, dany wróg. Jak widzicie, możemy w niego napierdzielać. Jeżeli ja bym na przykład go nie podświetlił w tym momencie, czy ja mogę go zlutować? Nie. Ten mi się jeden podświetlił, teraz ten z prawej, a ten z lewej mi się tam podświetlił. A tak to byśmy walili gdzieś tam na ślepo. Możemy sobie na ślepo walić. Nie ma większego problemu. O, kurde, jaki to ma zasięg. Nieźle. Nie wiedziałem, że ma to aż taki zasięg. No i oczywiście pod prawym przyciskiem myszy też mamy dodatkowe umiejętności. One wszystkie są wypisane na dole w pasku. Możemy sobie o nich poczytać, najeżdżając na nie, ale dopiero nam się chyba kursor uwalnia właśnie jak naciśniemy Escape. Możemy o nich sobie wszystkich poczytać. Tak, tak, tak. Tutaj jakieś porady, porady, porady. Ja sobie to wszystko powyłączam. I teraz mamy gdzieś dojść. Zaraz. Aha, mamy zabić 6 takich gości. Spoko. Przy okazji sobie polewelujemy. Ja nie wiem dlaczego, ale ucięło mi tutaj, kurde, pasek... O nie. Chyba, że na nagraniu będzie dobrze, ale ja może mam na tym... na wyświetlaczu coś zwalone, bo ja nie widzę swojego paska expa. Od dołu mam ucięty obraz i po prawej troszeczkę ten alt plus B, alt plus R, coś takiego. Mam to poucinane dziwnie. I can't believe they sent so many people. Are the bodies covered in poison? Got a bad feeling about this. We'd better stop it. I to jest, kurczę, utrzymane wszystko w takiej dziwnej, jakby to powiedzieć, komiksu. Widzicie te obrażenia, które wyskakują? One mi przypominają taki komiksowy styl troszeczkę. A, no i to, o czym mówiłem, kurde, tutaj będzie można no w sumie sama nazwa mówi, Dragon's Prophet, będzie można ujeżdżać smoki. Mounty będą w postaci smoków, kurde, to będzie hit. Znaczy, nie wiem, czy hit, być może, nie wiem, fani WoWa i gracze WoWa już takiego coś mieli, ale ja na przykład na mountach w postaci smoków jeszcze nie jeździłem żadnym MMO. Dobra. Co my tutaj mamy w tym momencie? Aha, levelowaliśmy i możemy sobie dać skille. Co nam jest przydatne, jeżeli chodzi o czarodzieja? Focus, physical damage and armor penetration, inteligencja, bardzo poproszę, charyzma, siła, maksimum, o, trochę życia też się przyda, bo jednak mag strasznie ma słabą ilość punktów życia, znaczy niską ilość punktów życia. Dobra, mam zabić tych alchemików, którzy rzucają jakimś gównem tutaj. Już do was idę, panowie. Telepnę się. Cyk! Ej, ej, dlaczego ja nie mogę go atakować ku? You are not learned the skill. What? Nie, nie mam wylernowanego tego skilla. Jak słabo. A co jest 7? Unsexual capturing attempt. Aha, czyli widocznie to... trzeba... O Jezus! Kogoś tam ciulnąłem z daleka. It's too late. There's something in the smoke. A venom hydra. If it gets to the village, all is lost. Oż ty, panie. Kto wymyślał ten bestiariusz? Combo skill. Na K. Jakim cudem? Nie, dziękuję. Dobra, oddalę sobie kamerę, bo widzę, że coś mi tutaj zepsuło. W takim razie z daleka... Oż ty, mendo! Z daleka możemy tutaj sobie troszkę... A, widzicie, patrzcie. Mamy różne w tym momencie ataki pod prawym przyciskiem myszy. W tym momencie mamy tak. Water mamy w tym momencie. To mieliśmy. To mieliśmy. A jeszcze gdzieś tutaj powinien być ogień. Czy nie? Nie, mamy 3 ataki pod prawym przyciskiem myszy. Ale pod lewym cały czas to samo, czyli ten taki... Aha, a co mamy pod E, bo nam się coś tutaj pojawiło. Aha, to już mieliśmy w tym samouczku, w tym tutorialu. I takie walnięcie w ziemię. Ground coś tam, nie? Dokładnie. Dobra, czy ja wszystko muszę sam robić? Aaa, shiftem się rolujemy. I zżera nam to staminę.
Seems logic. Press W twice to run forward. Tego nie widziałem. Why would they send a venom hydra? Let's think for a moment. Your injuries have affected your combat, but I can still see the Osirian in you. What were those alchemists attempting to do? Nothing good. That we can know for certain. You need to stay here and help defend these people. Wing on. I fear it's just the beginning. Oho, ktoś tutaj nas podsłuchiwał z daleka. Nieładnie. Ej, what the fuck? Dlaczego loading? Dobra. Co my... What the fuck? Jakiś achievement nowy. I tak dalej. To wszystko można sobie tam poznawać oczywiście w trakcie gry. Finish the tutorial. Możemy sobie coś tutaj zebrać. Climb all. Okej, dobra, weźmiemy sobie questa następnego. Co nam to pokaże? Aha, żeby porozmawiać z tymi gośćmi. Oni, wszyscy co mają zielone wykrzykniki nad głową, mogą nam dać quest. Jak widzicie, musimy pokonać 5 giantów. Tutaj ludzie już się nimi zajmują. Czy ktoś tutaj już mountuje coś? Czy ktoś coś na czymś tutaj jeździ? Tak, i skąd ty to masz? Masz kosę na plecach, kurde, jakie to jest fajne. And use right click bar. O! Nieźle. Mam coś nowego. Ej, twarde to. Ten giant cały. Ej, czy ty mi zabiłaś? Nie, nie zabiłaś mi, dobrze. Wypadałoby coś tutaj... A, idź mi z tym samouczkiem. To też nie, 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 nie. Lutujemy. Coś miałem powiedzieć i mi wyleciało z głowy przez to wszystko. Noż, ja nie mogę. Jak ja tego nie lubię. Fuck. Ej, bo tak, na Rangerze pod R nie miałem teleportu do przodu, a miałem odskok w tył. Fajna sprawa, dlatego że ci gianci, oni rzucają czasami kamieniami, jak widzicie, w ten sposób. Ja sobie zrobiłem tak. Nie mów, że mnie trafił. Jakim cudem? No cóż. Aha, wiem, co już miałem powiedzieć. Ta gra jest w otwarciej becie w tym momencie, a zauważyłem już na początku, że ma troszeczkę takich niedociągnięć. Na przykład mogliście zauważyć, że jest problem z dźwiękiem. Znaczy, nie wiem, czy to jest mój problem? Chyba nie. Myślę, że problem z grą. Mianowicie, czasami dźwięki urywa. Taki może i mały, nieznaczny problem. Ty, jakie to jest fajne, kurde, ten teleport. Ha! Spoko. Nie no, ogólnie feeling jest fajny i fajnie to wygląda. Mówię, taki komiksowy troszeczkę styl. Przynajmniej ja go tak odbieram lekko. Nie taki stricte MMowy. I oddam panu questia. Super. Jestem już na 6 levelu. Kurde, jak tu szybko się leveluje. A to zazwyczaj na początku tak wszędzie jest, nie? Możemy sobie akceptować tutaj większość questów. O, tutaj mamy jeszcze kolejne. O, widzę, że można kilka od jednego wziąć. Great dragons be with you too. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie będziemy sobie już więcej przedłużać. Widzieliście tutorial, widzieliście troszeczkę, jak to wygląda, jak ta... No dokładnie, jak ta gra wygląda, bo większej tej mechaniki wam nie zaproponuję, dlatego że sam w to jakoś tak długo nie grałem. Więc tutaj jest pewnie masa rzeczy do omówienia. Ja w tym momencie, jak już wspominałem, chyba w Ionie gram sobie w miasto Paryż, City of Steam, też materiały na moim kanale w zakładce na marginesie, znaczy playlist na marginesie, więc możecie tam zajrzeć. O tej grze, o City of Steam będzie jeszcze materiał w poniedziałek i będzie coś więcej po prostu, bo tam już tam dłużej gram i wiem chyba coś jeszcze mnie... No, nie, też tak chcę.
Jak fajnie. Ej, będę musiał sobie załatwić takiego. Dobra, dzięki za wasz czas. I jak jeżeli komuś się gra spodobała i chciałby zobaczyć jak, na własnej skórze, na własnym kompie, jak ona działa, no to macie link w opisie do rejestracji bezpłatnej. Jak już wspomniałem, Reflink, dzięki któremu mnie możecie jakoś tam wesprzeć. Dobra, dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.